Okej, już się nagrywano. Hello wszystkim! Z tej strony PG, a to jest kolejna sesja z... No, zrozumieliście czy nie? Nie no, na serio, ostatnio zasłuchałem się, no właściwie teraz słuchałem Fly Me to the Moon remiksa bajonetowego, żeby, jakby to powiedzieć, no wsadzić się w te kurde, jak to się nazywa? Kurde, czemu znaleźć słów nie mogę jak zwykle? Atmosferę, no. Tak więc no, Fly Me to the Moon and let me play among the stars. Ze wspomnieniem rozjechanego królika wiąże się fantastyczny ślub. To jest coś, co nie ma ze sobą wcale związku, ale jakoś pasuje. Hej. Może to jest jej metafora do tragicznego małżeństwa? Serio? Po tylu latach zaczęła składać papierowe króliki, bo przypomniała jej się ta padlina. Ale to nie ma kurde sensu! To nie ma sensu! Do jasnej cholery, wiecie ile ja widziałem w moim życiu rozjechanych kotów, psów i królików? No właśnie, jakoś do tej pory dobrze się czuję. Albo wiesz, coś w tym rodzaju. No ale z drugiej strony ona ma przecież ten autyzm, jak to chyba ustaliliśmy w poprzedniej sesji. Naprawdę super historia, Neil. Pewnie, bo ja jestem mado scientisto, son of a bitch. A propos madów scientistów, mam dzisiaj do picia nie herbatę, nie jakieś picie. Znaczy, no mam picie, ale mam monstera. Tak więc on mi pomoże przebrnąć przez tą grę. A słyszałem od was, że to jest łamiące serce. Łamiąca serce historia, więc mam tutaj też chusteczki. I mam ścianę. Na wszelki wypadek, jakbym nie czuł się wystarczająco męski, albo moja męskość byłaby zagrożona łzami, to wystarczy, że pieprznę pięścią w ścianę i wszystko będzie w porządku, mam nadzieję. Biedactwa, co z tymi wszystkimi rozjechanymi zwierzętami? Nie patrz tak na mnie. Ona nie patrzy na ciebie. Teraz patrzy na ciebie. Tu pachnie jak na farmie. Raczej śmierdzi padliną. Muszę wyłączyć swój zmysł węchu albo szybko się stąd wydostać. Okej. Tak więc no, jak tam u was, co tam u was słychać? Bo u mnie myślę, że wszystko jest okej. A nie, tędy nie mogę iść. Myślałem, że to cień, ale zapomniałem, że tutaj dziury są. No więc, no, trochę czasu minęło do ostatniego To The Moon. Chcę zostać rozjechany. Kuń. Niebieski. Ulala. Nie rób tego. Czego nie robić? Dobrze wiesz, co mam na myśli. Zoofilu. Nie jeździć konno? A, dobra. Ile ty masz lat? 5? No ale co, ale każdy kurde sobie może na koniu pojeździć. No dobra, nie będę jeździł. Ja. Nie marnujmy czasu, Neil. O cholera. Źle to wygląda. Ach, zrób coś. Nie stój tak, pomóż mi. Cholera, tego nie było w umowie o pracę. Sami sobie takie rzeczy stworzyliście. Notę dr Neil Watts. Dobra, teraz trzeba go pewnie szukać. Co to za notatki, chwila? Co o nim było napisane? Widowiskowy idiota. Nie, wioskowy. Nie, stój. Dobra. No ale skoro to niby idiota, to jak w takim razie stał się szalonym mado scientisto? Też tak myślę.
O, jest tam kuń. To jest chyba ta jakiej. Ta, o, i tu, on tutaj też jest. Czy to naprawdę dobry pomysł? Będzie dobrze, ona nie robi tego pierwszy raz. Tak, tylko że nigdy tego nie robiła sama. Poradzę sobie, nie jestem dzieckiem. Icha. Ach, ups. River. Co się stało? No dalej. Hej, zaczekaj. Jechał polnik drogą polną. Co? Nie. Nieważne. Zastanawiam się, czy nie spadł już z konia. Ewa. No tak, przecież jego koń był niebieski, co jest dziwna co jest dziwną kolorystyką. To o 19% więcej niż mogę wytrzymać. Co za debil. Och, co za pustak. Aby galopować, trzymaj wciśnięty klawisz. Dobrze, że kurde nie muszę nim napierdzielać, jak w pewnej grze. Cześć, już opanowałeś jazdę konną? A nie, to nie ty. Kurde, zapominam ciągle, że jego koń jest zielony. Tutaj jest. Czy to on? Okienko jest za małe, nie mogę... Nie mogę za bardzo... O, jest! Tutaj! Dzięki. Och. Dobra, już mamy wszystkie kulki. Jest Mado Scientisto. Proszę, to jedno wspomnienie, które zdobyłem. Nigdy więcej nie wejdę na konia. Musisz sama zdobyć pozostałe połączenia wspomnień. A? Zgadnij co? Nawet konik nam pomaga. Tak. Dobra. 4 razy, tak? To mamy problem. Raz. Może niekoniecznie. Niekoniecznie. Ale jestem kurde mądry. Myślałem, że to jakiś spodnia, to torebka. Diagnoza jest prawidłowa. Tak, w kwestii wyników jesteśmy jednomyślni. Nareszcie zobaczymy, jaką ona ma chorobę. Mam nadzieję. Niestety, ale tak jak w wielu innych przypadkach całościowego zaburzenia rozwojowego, diagnoza jest zbyt późna. Moja droga, gdybyś wiedziała o tym, kiedy byłaś dzieckiem, to mogłoby ci zaoszczędzić wielu problemów. Mam pan o tym jakieś książki? Tylko tą jedną napisaną przez Tonego Antwooda. Jest specjalistą w tych sprawach. Proszę, możesz ją sobie pożyczyć. Dziękuję, doktorze. Jesteście parą? Nie jesteśmy małżeństwem i nie posiadam ubezpieczenia. Tak, widzę. Jeśli chcecie, mogę was skierować do wyspecjalizowanego terapeuty. A jak powiedziałeś, to coś nam... to chyba już nam nie pomoże. Jest coś niepokojącego w waszych relacjach? Króliki! A u pana? Nie, wszystko gra. Pomimo to powinien pan przeczytać tę książkę. Pozwoli panu zrozumieć jej sytuację. Ja raczej nie skorzystam. To niby dlaczego? No cóż, to pana wybór.
Myślę, że powinnaś skorzystać z rehabilitacji, w której wykorzystuje się jazdę konną. Konno! To powinno ci pomóc. Kunie są fajne, szczerze wam powiem. Ale czasami potrafią wkurzyć. Na północ stąd znajduje się rancho, mogę cię umówić. Mówiłam ci. Kurde, z byle czego te kółka zdobywamy? A? O, dobra. Zegar. Przepraszam, czy mógłbyś wyciszyć zegar? Jego tykanie bardzo jej przeszkadza. Nie jest tak źle, da się przeżyć. Nie ma problemu, to normalne. Jeżeli jest coś, co sprawia wam dyskomfort, to dajcie mi znać. Dziękuję. Już wiemy, czemu w domu wszystkie zegary były wyciszone. No w sumie to ma sens, to ma sens. Tyle, że no. No chyba musi być naprawdę bardzo, jakby to powiedzieć, znerwicowana. Skoro nawet tykanie zegara jej przeszkadza mocno. Ale szczerze wam powiem, ja mam podobną rzecz, tylko że z głośną muzyką. Jaka jest moja historia? Taka, że mieszkałem w kamienicy. Nade mną skurwysyny jebane dzień w dzień, tylko łup, 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 łup. Mówić prośbą, groźbą, nic kurwa nie pomagało. I teraz mam jakąś nerwicę na ten temat. Nie mogę tego kurde ten... Nie wiem, jakaś impreza czy coś, po prostu nie dam rady usiedzieć. Temu na imprezy nie chodzę. Między innymi. Nie lubię głośnej muzyki. Bo oni mnie kurde znieczulili. Mam nadzieję, że kurde gdzieś tam w szpitalu siedzą z połamanymi nogami i rękoma. I że ten, że mają problemy ze słuchem i wzrokiem. Skurwysyny, zasługuje im się na to. Trudno mi uwierzyć w to, że ten mały potworek istnieje już w tak wczesnych wspomnieniach. Wygląda na to, że ktoś się nim dobrze opiekował. Ona ma zdecydowanie zły gust, jeśli chodzi o zwierzęta. Ej, ej! Pepe pan dziobak by się nie zgodził. Jeszcze troszkę, wkrótce nas wezwą. I gotowe. Teraz mogę napierdzielać w spację, bo to nie jest quick time event. Cztery, tak? Gdybym to dał teraz, to by było za proste. Gdyby tak... Chwila... Nie, z tej strony tylko mogę. Mam nadzieję, że kurde, to nie musi być wcale za każdym razem idealne, że nie dostaniemy jakiegoś złego zakończenia przez to. Kurde, czasami zjebałem, szczerze wam powiem. Ale tak, pomyślmy nad tym logicznie. Kurde, oko mnie swędzi, sorry. Okej. Myśl logicznie. Może i wiem. Może i nie wiem. Chociaż... ryzyk fizyk. Ja cię kręcę! Udało mi się! Jestem kurde mistrzem! 69 łącznych tych... ruchów. Opera? Kościół? Teatr? Kino? Patrz. Wiem, nie mogę uwierzyć, że on zapłacił za oglądanie tego badziewia. Nie, ty idioto, patrz, skoczyliśmy. Dobra, już jest buntowniczym nastolatkiem.
na rozgotowane creepypasty. Ten dzieciak siedzi sam w kinie, co za nieudacznik. A, to kino, dobra. Cały czas chodzisz sam do kina. Ja to co innego, nie ma ludzi, którzy mają podobny do mnie gust. Tak na marginesie, jak można oglądać takie gówno? Śpi? Nie. Kurde, przy okazji, zaraz. Mikrofon jak... Okej, okay. Wszystko jest zgrane. Już nie wspomnę, że film jest do bani zarówno od strony fizycznej, jak i metafizycznej. To co to jest za film? 50 twarzy Greya? Twilight? Trochę za wcześnie na takie filmy. No dalej, idziemy. Co och, racja. Wezmę, pójdę na to siedzenie, może kulkę dostanę. Nie. Zaraz, chwila, nie będę się Jęzora strzępić na jakieś emo. Sobie jak już, drogi Watsonie. Ze słownik kup, jak nie kumasz. Chodź poszukać wspomnień. Bar? Nie wiem, niektórzy są tak dziwnie trochę pokolorowani. Co ty robisz? To już trzecia osoba, którą usunęłaś. Druga chyba. To nie na zawsze. Usuńmy wszystkich, ponieważ wszyscy nam przeszkadzają. Wiesz, że ich usuwanie nic nie da, prawda? Więc w czym masz problem? Może jakieś trofeum dostanę czy coś? Więc siedź cicho, Watts. I obserwuj mistrza w akcji. Gdyby to tak można było usuwać ludzi w prawdziwym świecie, korzystałbym z tego cały czas. O, tutaj jeszcze jakiś biały siedzi. Och, patrz, to miejsce wygląda teraz na opuszczone i paskudne. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Oczywiście, że jestem. Szczęśliwa. Coś jest nie tak. Chyba zjebałem? Kurde, ich usunąć nie mogę? Gdzie są moje wybory, do cholery jasnej? Niech to zrespili się, skurczybyki, no! No to czas zrobić dalej to, na co, to, co powinniśmy zrobić już od dawna. Jakby moje marzenia się spełniały. Jeszcze tych za ladą muszę jakoś usunąć. Ale to zaraz się nimi zajmę, jak tylko z oczywistością się rozprawię. A, jeszcze tutaj jeden jest. Nikogo nie ominie mój miecz sprawiedliwości. No może poza tym całym emo, jak to powiedział doktor. Nie, ich nie mogę skasować? Jaka szkoda. Jestem okropnym człowiekiem, wiem, nie musicie mi tego uświadamiać. Wystawiamy go? Widzę, że dobrze go rozumiesz. Chcę mu stworzyć przyjaciółkę. Ewa. Da się mu stworzyć przyjaciółkę? Nie. Och. Hej, Joch. Nie marnuj czasu i zostaw go samego. A, okej, dobra. Jeszcze pogadamy z tym siedzącym na dupie. Dobra, nic tu już nie ma. Ciężko mi się do tego przyznać, ale chyba będę musiał znów do niego wydostać, od niego wydostać wspomnienie. Proszę bardzo.
Przynajmniej tym razem nie ma tu oliwek. Ale oliwki są dobre. Nie znasz się. River. Byłaś tam przez cały czas? Czekałem na ciebie w poczekalni, myślałem, że nie przyjdziesz. Dlaczego wyszedłeś? Myślałem, że razem oglądamy film. To czemu koło niego nie siedziałaś? To ja powinienem zadać to pytanie. Co masz na myśli? Oglądaliśmy razem film i nagle wyszedłeś. Nie oglądaliśmy razem, ja nawet nie wiedziałem, że gdzie jesteś. Jeśli mnie widziałaś, to dlaczego do mnie nie przyszłaś? A co to za różnica? Przecież oglądaliśmy ten sam film w tym samym pomieszczeniu. Czy to friendzone? Wiedz, że w przyszłości z tego się nie wymigasz. Coś nie tak? Jesteś jakaś dziwna. Nie chcesz już oglądać filmów razem ze mną? Jasne, że chcę. Chodź, wróćmy na salę przed końcem. Tylko gdzie kurde ona siedziała? Czuję, że powinienem wtrącić teraz jakiś mądry komentarz. Źle czujesz. Cóż, mam nadzieję, że w środku czeka nas bilet do przeszłości. O! Czyli nie są zfriendzonowani. To jest dziwne. Okej. Szkoda, że muszę tak napierdzielać w tą spację, żeby nałożyć te wspomnienia. Czemu wszystkie naraz nie mogę? Wszystkich naraz nie mogę raczej. Okej, 5, tak? Let's do this, bitch! Zastanówmy się. Chyba nie zadziała taktyka po raz kolejny, że na ostatnim zrobię w ten sposób i wszystko magicznie się zapełni. Raz, dwa, trzy, cztery, ale tutaj zostaną puste też. A tutaj na wskos nie mogę, kurde, jaka szkoda. Czekajcie, czekajcie. Wiem, że to jest fascynujące, ale muszę się zastanowić. Chyba, że w ten sposób. Trzy. Hell yeah! Mistrz układania kurde klocków znowu w akcji. Wiesz co, zaczynam lubić tego dziobaka. Głównie z praktycznych dowodów. Powodów raczej, nie dowodów. O, szkoła, zarąbiste kurde miejsce. No dalej, facet, pokaż, że masz jaja. M. To nie tak. A może to nie jest dobry pomysł, żeby przywalić jej deską po łbie? Daj spokój, co może się stać. Może na policję trafię. Tylko pomyśl, w najgorszym wypadku powie ci nie! Nie bij mnie! Będziesz udawał, że nic się nie stało. Nikt ci o tym nie dowie i wszyscy nadal będą myśleć, że jesteś spoko gość. Mimo tego, że ta będzie chodzić w siniakach. A co jeśli komuś powie? To będę miał wpierdol. Albo mnie wyśmieje. Będzie ciężko jej się śmiać z powybijanymi zębami. Nie bądź mięczakiem! Albo
zgodzi się, a tak naprawdę nie będzie chciała, żebym napierdzielał ją deską. Przestań, kto tak robi? Ci, którzy nie są masochistami? Albo co będzie, jak rzuci w moją twarz encyklopedią, bo będzie chciała się bronić? Nie mam kasku, Boże, nie jestem na to gotowy. Gościu, nie panikuj. Wyprostuj się, wciągnij brzuch, wypnij klatę i przestań się dygać. Ręce za sobą, z deską i później pist w łeb. Ta, łatwo mówić. Wszystko będzie dobrze, a teraz idź już. Okej. Okej. Do mnie, moja desko! Zaraz zobaczę, jak twarda jest twoja twarz moim najlepszym przyjacielem. Cześć. Ech, halo. Słyszysz mnie? Czy ktoś jest po drugiej stronie? Tak. Dlaczego więc? Nieważne. Widzisz, że kurde czyta, nie przeszkadzaj jej. Fajnego masz dziobaka. Co czytasz? Książkę? Nie, kurde! Czytam schody! O dziobakach. Nie. Te całe animorfsy czy coś. Ja wiem, to świetnie. Hej, chcesz iść? O latarniach. A, dobra. Hym. W kraju pozostało dokładnie 16 latarni z soczewkami Fresnela. 9 z nich jest przybrzeżnych, jedna została przerobiona z historycznej latarni morskiej wykorzystującej lampę naftową. Kujonka. Och, to o czym czyta... to o tym czytasz. Powiedz, wybrałabyś się razem ze mną do kina? Nie wiem. W porządku, dam ci trochę czasu do namysłu. Nie mogę. Dlaczego? Nie wiem, o której i kiedy. Och, może w sobotę o 8. Kurde, o 8 to ludzie jeszcze śpią w soboty. Hym. Ewa, chyba system padł. Tak. Och, świetnie. Nieważne. Domyślam się, że później dogadamy szczegóły. Ja tylko. Ona ma opóźniony zapłon. Co? Dlaczego się tak na mnie patrzysz? Myślisz, że zamierzam powiedzieć, jak drętwa to była gadka? Zapomnij o tym, nie dam ci satysfakcji. Wyluzuj, to tylko dziecko. Ty bardziej niż ktokolwiek inny powinieneś to zrozumieć. Co to miało znaczyć? Zamknij się i idź! Zamknij się, to nie jest moje imię, wiesz? Pchana zabawka przedstawiająca dziumbaka, a jakby tak spojrzeć na niego pod innym kątem? Nie, nie, nieważne. Nie, po schodach nie mogę iść. Gościu, co ty do cholery tam robiłeś? Miałeś upieprznąć dechą! Co? Mówiłem się z nią. Nie, to było... to nie taki był plan. Na twoim miejscu bym tam wparował i powiedział coś w stylu: hej mała, masz ładne cyce. To po prostu straszne. Wiem, a i tak było lepsze niż to, co ty zrobiłeś. Rzuciła encyklopedię prosto w twoją twarz, he? Zrobiła to? Zamknij się. Widzisz, nie jestem jedyną osobą, która każe się ludziom zamknąć. I tak oto poczułem, że jestem kochany. Leonardo da Vinci trenował malując jajka. Beczki są niczym bardzo duże jajka. Nieprawda, bo nie da się ich zjeść. Chyba że ktoś tak bardzo mocno chce i lubi drewno i jest kornikiem, albo jego przodki byli kornikami. Przodkowie byli kornikami, to... Tak więc będziesz bardzo dużym da Vincim.
A, tutaj oni są. Dobry Boże, nie mogę uwierzyć, że chodzą na takie głupie zajęcia. Daj spokój, to jest zabawne. Tylko wtedy, jeśli umiesz malować. Trening czyni mistrza. Ta, jasne, po tych lekcjach już nigdy więcej nie wezmę pędzla do ręki. Dlaczego musimy rysować jakieś durne beczki? Przestań biadolić, jestem pewny, że pewnego dnia to polubisz. Nie mogę cię usunąć? Przeszkadzasz mi. A. Śmieci? Pędzel? Nie wiem. Kosz na śmieci. Nie. No na razie idzie mi... O, tam strzałka jest. Ktoś wie? Czy ktoś zna odpowiedź? W takim razie... O, niech zgadnę, John. No, może... Dlaczego nie odpowiadasz? Bo może kurwa nie zna odpowiedzi. Pierdolony nauczycielu, jak ja nienawidzę, jak oni tak robią. Ile to jest pierwiastek z 56? Nikt nie zna odpowiedzi, to ty powiedz. Nie znasz odpowiedzi? Ale z ciebie debil, wypierdalaj. Czekamy. Jeszcze kurwa presję nakłada. Dobrze, będziemy musieli. 3 sierpnia zmusił do wypłynięcia z hiszpańskiego miasta Palos de la Frontera, które zostało założone i przyznane Alvarowi Perez de Guzman, mającego zaledwie 14 lat. Okej, pytałem tylko o datę. I co, było tak trudno? Tak, zamknij ryj. Nie widzisz, ona kurwa jest chodzącą encyklopedią, musiała trochę... Jej RAM się przegrzewa, więc trochę kurde to zajmuje podanie jej odpowiedzi. Dobry Boże, czy wszyscy, którzy mają jej schorzenie, posiadają fotograficzną pamięć? Niezupełnie, ale wydaje mi się, że ich zdolność do zapamiętywania jest bardzo duża. Szczęście w nieszczęściu.